Czwartkowe popołudnie rozpoczęła się tegoroczna edycja rajdu Safari. Po ceremonii startu załogi zmierzyły się na Super OS-ie w Kasarani. O tym, jak trudne warunki panowały, przekonał się już podczas drugiego pojedynku dnia Saman Singh Vora. Reprezentant gospodarzy rolował. Takich przygód nie miały załogi w samochodach Rally 1. Kaller Van Pera i Jonne Halttunen bez większych problemów pokonali Gregua Munstera oraz Luisa Lowkę w swoim pojedynku, notując trzeci czas dnia. Ojt Tanaki i Martin Arbeloya pojechali o 0,7 sekundy lepiej jak mistrzowie świata. Duet Hyundai'a nie dał szans w bezpośrednim starciu głównej załodze M-Sportu Adrienowi Furmo z Alexandre Corio. Elfyn Evans, pilotowany przez Scotta Martina, za swojego rywala miał Thierry'ego Neuville'a z Martinem Wydaghe. Brytyjczycy uzyskali szósty czas, Belgowie najlepszy i to oni prowadzą w rajdzie. Dobry początek rajdu zanotowała załoga Orlen Rally Teamu. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak mieli trzeci wynik wśród załóg WRC2, a najlepszy WRC2 Challenger. Zajmując szóste miejsce WRC2 oraz czwarte WRC2 Challenger, piątkową część rajdu rozpoczynać będzie druga polska załoga Daniel Fist, Kamil Heller. Nastawcie już teraz budziki. W piątek budzimy się o 6 rano. Do usłyszenia na żywo w Motowizji.